Yo, 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 dzień dobry, TVN. Znacie kolorowe sny? No. Znacie, znacie zespół Just Every Night? Znacie. Bo tutaj bardziej taka idzie, naprawdę. Tak, tak, tak. Każdy, który wychował się w latach 90. wie, że kolorowe sny wtedy rządziły na listach przebojów. Jest Jon Bartek Kramer! Bartuś, słuchaj, tych ruchów to w ogóle nie zapominasz, naprawdę. Tak, to było 26 lat temu, ale naprawdę układ nie jest lekki, bo pokazałem wam praktycznie tylko parę kroków. Najbardziej hardkorowe jest to, co tutaj tak robiłeś. Tak, 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 jest najbardziej hardkorowy. Tak. No zobacz, jak pasi koni. Nie, jak King Bruce Lee, karate mistrz. Więc uwierzcie mi, naprawdę mnóstwo pracy. A kto wymyślał ten układ w ogóle? Robert Kryla z zespołu, właśnie ten blondasek. Aha. Więc uwierzcie mi, połączenie ze śpiewaniem jeszcze. Aż się zmęczyłem. Słuchaj, nie te lata, my też się zmęczyliśmy. Bartek, ale gdyby... 250 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. 250 egzemplarzy. 250 tysięcy. Oficjalnie, ale w czarnym rynku to już w ogóle. Ja miałam wtedy 10 lat, ty 11. miałeś 9, 11. Grzesiu, ile miałeś w 97? Ja starszy, 15. No nieważne. To tak jak ja, 15. I my, gdyby nam ktoś wtedy powiedział, jak byliśmy dzieciakami, że kiedyś będziemy tańczyć na scenie z Bartkiem Wroną, to bym powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe. Ale proszę państwa, marzenia się spełniają. Elegancko. Słuchajcie, Bartuś do nas jeszcze dzisiaj wróci ze swoją nową piosenką. Liczymy, że to będzie wielki hit jak Kolorowe Sny, ale no zobaczymy, zobaczymy, słuchaj, dajemy ci szansę. Dajcie jeszcze raz, Kolorowe Sny. Nie, już daj spokój, dobra. Nie, bo Kolorowe Sny to teraz Bartek Jędrzejak. Tak. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie, zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie.